Subskrybuj kanał Pasja jest kobietą na YouTube i koniecznie naciśnij dzwonek. Oraz dołącz do grupy Pasja jest kobietą na Facebook. Czekamy na Ciebie. Nie mów o marzeniach, jakby ktoś zabrał je Ci. Świat się ciągle zmienia, po prostu zaufaj mi. Życie cudowną iluzją jest, do prawdy warto iść. Pamiętaj, że w sercu światło Twe pokaże drogę Ci. Cześć, witam Was serdecznie w internetowym talk show Pasja jest kobietą. Moim gościem jest Mikołaj Rykowski. Witam i nie jestem kobietą. nie jesteś kobietą, ale jesteś osobą, która w moim odczuciu i w tym, co do mnie przychodzi, jesteś człowiekiem, który ma w sercu pasję, a tą pasją jest podążanie za głosem boskim. Mhm. Tak przynajmniej ja to widzę i tak postrzegam Ciebie jako osobę, którą poznałam kilka lat temu. Chciałabym porozmawiać o tej drodze, o tym, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś teraz. Jesteś prezesem Fundacji Wolne Miejsce. Tak, teraz tak. Tak. Fajnie powiedziałeś, że to jest droga. Droga jest z reguły zawiła. Tak? I czasami w tej drodze idę za Jezusem, za Bogiem, za tym głosem, który gdzieś tam słyszę. I to jest wspaniałe. I to są sukcesy. A czasami idę za sobą. Okej. Okay. Więc ta droga nie jest taka prosta. Tak? Ona ma swoje zakręty, swoje, można powiedzieć, takie szlaki. I najważniejsze jest to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czyli jesteśmy na dobrej drodze dzisiaj. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny element. Jesteśmy tutaj i ja się cieszę, że tak jest, ale nie zaczęło się tak wesoło. Urodziłem się nad morzem, skończyłem szkołę morską. I byłem dosyć twardym takim chłopakiem, który chciał gdzieś swoje życie przeżyć tak po swojemu. Z czasem z mojej szkoły morskiej, z życia marynarza, przemieniło się to w biznes. Zacząłem podróżować po Polsce, dużo w różnych miastach, przebywać najwięcej na Śląsku i w końcu okazało się, że tutaj założyliśmy najwięcej, powiedzmy, jakichś punktów biznesowych i zostaliśmy już tutaj na stałe. No i zacząłem sobie tutaj żyć, funkcjonować, miałem trochę pieniędzy zarobionych, dosyć fajnie nam się żyło z moją obecną żoną, wtedy byliśmy jako taki związek kobiety i mężczyzny, nieformalny. Żyliśmy sobie sami, aż doszło do takiego momentu, gdzie mieliśmy wypadek samochodowy. I to był bardzo poważny wypadek, dlatego że była duża prędkość, ja miałem około 140 na godzinę na łuku. Troszkę pogoda była taka wilgotna i po prostu jechaliśmy takim dużym samochodem Mercedes Sprinter i to auto owinęło tyłem. I ja sobie zdawałem sprawę jako kierowca z tej prędkości, z tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, że na 99% tego nie przeżyjemy. Auto spadło z drogi, zaczęło koziołkować, dachować i turlać się. I wtedy złapałem kierownicę, pamiętam, tak strasznie mocno i pomyślałem sobie, to nie była modlitwa oczywiście, ale taka rozmowa pewnie z Bogiem, chociaż ja wtedy kompletnie nie wierzyłem w Niego, że koniec mojego życia właśnie teraz następuje i nawet nie, że szkoda tego, tylko tak pomyślałem sobie, kurczę, strasznie głupio będzie teraz stanąć przed Bogiem. Ja nie mam mu nic dobrego do powiedzenia. Okej. Po prostu czułem to, że straciłem te 28 lat swojego życia, bo tak wtedy tyle miałem. Przebawiłem się, przepróżnowałem. Skupiłem się tylko na sobie, na swoich bliskich i po prostu stanę z niczym. Tak naprawdę my czytamy dzisiaj o Bogu w Biblii, że będzie sąd Boży. Ja wtedy odczuwałem, że ja sam się osądziłem. Okay. Ja od razu wiedziałem, że na niebo nie zasłużyłem. Wtedy się nie wiedziałem, że czystca nie ma, więc, ale już od razu wiedziałem, czułem, że nie czekają tam na mnie z jakimiś trąbami. I nikt tam, nie radości tam nie będzie, wręcz odwrotnie, będzie smutek i będzie kiepsko. I to nie była moja jakaś tam prośba, Boże, daj mi drugą szansę. Ale kiedy auto się przestało turlać, ja zobaczyłem, że moje oczy są otwarte, że żyję, dzięki Bogu Jola też, jakoś się wydostaliśmy z tego samochodu. No oczywiście trudny wypadek, pełno służb ratowniczych, nawet przyjął karawan pogrzebowy, pamiętam. Oh, wow. Także tam trochę się musiałem chować za samochodem, byłem w szoku, żeby mnie
myślałem, że mnie chce zabrać na siłę, więc tam byłem w szoku powypadkowym, pamiętam tę sytuację. Ale wtedy pamiętam, że wszyscy strażacy, policjanci mówili, niech pan na kolanach do Częstochowy idzie, bo przeżyliście dzięki temu, że auto ścięło chyba 3 albo 4 drzewa, takie drzewka, może nie drzewa, ale stanęło przy jakimś słupie betonowym i zatrzymało się na dosłownie na krok. A otulało się z drogi za tam kilkadziesiąt metrów. I gdyby doszło do tego słupa, no to wstrząsnęłoby nami i to spowodowałoby prawdopodobnie śmierć albo jakieś urazy. A my wyszliśmy naprawdę o własnych siłach. I wtedy postanowiliśmy szukać Boga. Zaczęliśmy chodzić do kościoła, ale go nie odnaleźliśmy. Kompletnie. Pamiętam, że po jakimś czasie zaprzestaliśmy temu, zaczęliśmy sobie zupełnie dalej żyć tak jak wcześniej. Zapomnieliśmy w ogóle o całej tej sytuacji. I za jakiś czas, gdzieś nad ranem, skądś gdzieś wróciliśmy, gdzieś sobie śpimy zmęczeni i nagle patrzę, otwieram oczy sobie, patrzę na zegarek i za 15:09 rano. I tak pomyślałem sobie, no dziwne, no skoro zasnąłem o 5, no tak dziwne, że się obudziłem o 9. Zajrzałem do kuchni, zobaczyłem, że na drugim zegarku ta sama minuta. Moja żona też się obudziła i kiedy włączyliśmy radio, okazało się, że była 12. I tak mówię, patrz, 2 zegarki stanęły za 15:09. Bardzo dziwna sytuacja, nie? I żona mówi tak, a który dzisiaj jest? To był 8 października i myśmy mieli wypadek rok wcześniej, 8 października, za 15:09 rano. Ja pamiętam, wszystkie włosy mi stanęły wtedy. No i to było takie ding-dong, takie jakby ja ci raz dałem szansę, tak? I co? Powiem szczerze, wyskoczyłem z tego łóżka, gdzieś znalazłem jakąś starą Biblię w domu, zacząłem otwierać ją, czytać, oczywiście nic z niej nie rozumiałem. No ale pomyślałem sobie, że znajdę osoby, znajdę grupy, znajdę ludzi, którzy pomogą mi i to troszkę zrozumieć, przejść pewne procesy. No i tak zaczęło się moja przygoda z Bogiem, więc nie miałem łatwej drogi. To nie tak, że ja chciałem. Tak naprawdę chyba nie chciałem, ale Pan Bóg chciał, ale w końcu mnie do tego no, przyciągnął. No i dzisiaj te drogi są... Wiesz, opowiadasz też o moim życiu, nie? Myślę, że każdy z nas ma taką historię. W jakimś sensie poprzez miłość Boga jesteśmy jakby wczepieni w Niego. Nie powiem, że skazani na zbawienie, bo to byłoby dziwne stwierdzenie, ale przeznaczeni do tego, aby być z Nim. Ale robimy wszystko po ludzku, żeby do Niego nie trafić, więc On używa różnych sposobów. Czasami są to bardziej, można powiedzieć, takie dyskretne, a czasami w niektórych przypadkach trudniejszych, jak moje, to już muszą być takie armaty po prostu. No wiesz, gdyby nie te armaty i gdyby nie ci trudniejsi ludzie, to nie byłoby liderów, którzy mogą poprowadzić całą resztę. W jakimś sensie to kształci nasze liderstwo, bo jeżeli mam, dużo jest nam darowane, a ja tu nie będę ci opowiadał, ile było darowane, ale było dużo, to odczuwamy ogromną wdzięczność. I dla mnie Pan Bóg to nie jest religia, Pan Bóg to nie jest Biblia, Pan Bóg to nie jest nabożeństwo niedzielne, tylko to jest moja relacja z Nim codzienna. No i doszliśmy do takiego momentu, kiedy podjęliśmy decyzję o ślubie, bo wcześniej byliśmy bez sakramentu małżeństwa. Podjęliśmy też decyzję o chrzcie, na potwierdzenie swojej wiary w Boga. I potem zaczęło się wszystko dziać, jakby może być takim jakby, jak z górki. Okej. Dlatego, że kiedy układamy sobie życie z Bogiem, to nie znaczy, że to jest cukierkowe życie teraz, żeby to było jasne. To nie jest tak, że jak wchodzimy na życie z Bogiem, to już mamy niebo. Tylko nagle to wraca do takiego właściwego porządku. Takiego, który Bóg przewidział dla nas. I potem nagle zaczęły dziać się nowe rzeczy. My nie mieliśmy wcześniej dzieci. Okazało się, że gdzieś tam medycznie były problemy. Ale za chwilę adopcja, najpierw córeczka, potem syn. Dzisiaj mamy szczęśliwą rodzinę, szczęśliwe dzieciaki z nami. Nagle oczywiście grono przyjaciół nam się zwiększyło, nagle oczywiście jakoś też biznesy zaczęły lepiej wychodzić i wszystko zaczęło jakoś tak funkcjonować w sposób taki właściwy. Kiedy zbliżała się Wigilia i właśnie w tym mieszkaniu, to była chyba nasza pierwsza wtedy Wigilia w tym bloku, jeszcze wtedy nie mieliśmy dzieci i był moment, kiedy żona nakładała nakrycia i dołożyła te trzecie, bo nas była dwójka, dla tak zwanego gościa, który miałby teoretycznie przyjść w Wigilię. Więc pytałem się mojej żony, po co to robi? Po co jest to puste nakrycie, kiedy wiemy, że nikt do nas nie przyjdzie? Bo przecież nikogo nie zaprosiliśmy. No i ta tradycja, powiem szczerze, nie podobała mi się. Bo jeśli robimy coś po nic, to bez sensu. To jest takie sztuczne, tak? A potem każdy człowiek chyba, mam nadzieję, nie lubi, kiedy coś jest puste, nakrycie, tak? Kiedy coś jest takie, tak jakby ktoś nie przyszedł. No tak, tym bardziej, że często ludzie w trudnych sytuacjach życiowych
raczej unikają kontaktu z ludźmi, zamiast do niego, po niego wychodzić i prosić o pomoc, więc dokładnie. I coś my, w tym jest, co mówisz. My wtedy podjęliśmy taką decyzję wspólnie, co prawda, że mamy takiego człowieka, tu mieszka niedaleko, sąsiad, który jest samotny. Mieliśmy z nim kontakt, gdzieś tam parę razy go spotkałem na jakichś spotkaniach właśnie takich biblijnych. Jeszcze większy dyskutant niż ja. I jedyna rzecz, która go wyróżniała od nas, to to, że jest całkowicie sam. Całkowicie sam. Jego rodzice go urodzili w późnym w swoim wieku, umarli wcześniej i on naprawdę nikogo nie ma. I postanowiliśmy go zaprosić na Wigilię. Pamiętam, że był bardzo tym zdziwiony i oczywiście ucieszył się, nie odmówił, tylko pytał się, na którą ma przyjść i zjawił się. Ale kiedy był u nas na Wigilii właśnie, to po pierwsze oczywiście cieszył się tym pysznym jedzeniem, które żona przygotowała i też się cieszyłem, że ktoś oprócz mnie to chwali, więc to takie było zawsze miłe. Ale po drugie zaczął opowiadać swoją historię. Historię człowieka samotnego w Wigilię. To są tragiczne historie. On opowiadał, że idzie na cmentarz, siada na grobie swoich rodziców i w jakimś sensie z nimi rozmawia, bo są jedyni, którzy go kochali. I cały czas myśli, kiedy już tam u nich będzie, kiedy będzie z nimi. Wraca do swojego domu, też w bloku mieszka i słyszy za ścianami, jak ktoś odwiedza kogoś, wchodzą goście, słyszy, jak ktoś śpiewa kolędy. I miał wtedy bardzo złe myśli. Bardzo złe myśli. Stawał na balkonie, zastanawiał się, czy to jest ten moment, czy dać sobie jeszcze szansę. Czy to był ten moment, w którym już wiedziałeś, że to jest początek wielkiej fundacji? Kompletnie. Nie mieliśmy o tym pojęcia. Nawet takie myśli nie mieliśmy. Wręcz odwrotnie. Mieliśmy poczucie, że w jakimś sensie pomogliśmy mu przeżyć tą Wigilię i on nie popełnił jakiegoś głupstwa, które by zakończyło jego życie. To była taka myśl i pomyślałem sobie tak, stary, mój dom od tej pory będzie dla ciebie też otwarty. Nie Wigilia Wielkanoc, bo to już jak już wiedzieliśmy, że bezsprzecznie, ale w ogóle pamiętaj, że jestem ja, jesteśmy tutaj, może zawsze nas przyjść i naprawdę się wygadać. I tak z tego korzystał. Ale on wtedy zapytał mnie, czy on może innym samotnym ludziom, których zna z osiedla, powiedzieć, że jest taki dom, że można przyjść na święta, Wigilię Wielkanoc. My oczywiście kompletnie nie wiedząc, co to znaczy, powiedzieliśmy tak. No i się zaczęło. Następne święta i słyszymy taki puk. I nagle ja otwieram drzwi i stoją jakieś osoby, pamiętam, kompletnie mi nieznane i tak patrzą, wyczuwają, prawda, emocje i za chwilę ktoś się tam pyta, czy to prawda, że u Pana jest Wigilia. I ja mówię, tak, zapraszamy. Wow. Kochanie, cieszysz się? A tu nagle przybywa ludzi, no. Trzeba więcej nakryć. Zawsze z jedzeniem jest tak na święta, że można to podzielić. No i tak się zaczęło to dziać, zaczęli do nas ludzie przychodzić, z roku na rok coraz więcej. Cieszyliśmy się z tego oczywiście, ale doszło do pewnego momentu trudnego. Metraż ograniczył nas. Tego mieszkania i pamiętam, że była taka Wigilia, że to było, no ludzie już byli wszędzie, siedzieli naprawdę na wszystkich możliwych stołkach, pufach i tak dalej, gdzieś tam ponad 20 osób. W mieszkaniu się wszystko zaczęło. Tak. Dlatego mówię, że siedzimy w takim dobrym miejscu, gdzie wiele rzeczy się zaczęło. No. I wtedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, ja może mniej, ale żona bardziej, że już nie możemy tego kontynuować. I pamiętam, że długo tłumaczyła mi, że to już nie możemy, że musimy to zlikwidować, zakończyć. To kompletnie mi się nie wpasowywało w moje myślenie. A w dodatku jeszcze moja mama zdecydowała, że przyjdzie do nas na święta, mój brat z swoją żoną, córką. I to jakby miał być taki gwóźdź do trumny, jak moja żona powiedziała, patrz, i oni jeszcze przyjeżdżają, musisz wybrać, czy rodzina, czy ci samotni, tak? No i oczywiście nie mogłem wybrać ani jednej, ani drugiej strony, ani jednym odmówić, ani drugim. Długo myślałem, ale wtedy wpadłem na pomysł, wierzę, że od Boga, żeby przenieść to do naszej restauracji. To było trudne dla mojej żony bardzo, bo kobiety z reguły myślą, że Wigilia to musi być w domu. Rodzinność taka. To. Ja to rozumiem, szanuję to, więc wiem, że to jest program dla kobiet, więc tak, moje panie, Wigilia fajnie jak jest w domu, ale jak się nie da, to trzeba zrobić ją inaczej. I my zrobiliśmy inaczej, zaprosiliśmy gości naszych. Wasza restauracja to też jest poniekąd wasz dom drugi. Tak, wytłumaczyłem to mojej żonie. To jest nasz budynek, nasz drugi dom. W dodatku w ten dzień nieczynna, czyli w ten dzień nie jest restauracją. No tak. Po trzecie, jeszcze był argument, kucharze przygotowali jedzenie dzień wcześniej. I w zasadzie wystarczyło to, wiele było potraw na zimno, ale niektóre podgrzać i wydać i już była Wigilia z głowy. Znaczy w sensie gastronomicznym oczywiście. No. I pamiętam, że przyszło wtedy dużo ludzi. Piękna zima, śnieżek. To była taka w ogóle cukierkowa, taka chyba wymarzona Wigilia. Pamiętam, że to był taki piękny moment i moja rodzina była tym wszystkim, znaczy może nie zdziwiona, ale bardziej poruszona tym, co robimy, tak? Bo to była Wigilia, której normalnie człowiek nie przeżywa.
przeżywają ją w gronie rodzinnym, gdzieś tam czasami sąsiadów, znajomych, a tu nagle nieznajomi ludzie, tak? A są, dzielą z tobą stół, opłatek i tak dalej, i tak dalej. No więc to pokazało nam, że kierunek może być zmienny, że to nie musi być zawsze dom, a wręcz restauracja nam poszerzyła horyzonty, no ale też po 3 latach doszło do granic możliwości restauracji. Pamiętam, że ostatnia, to już była wtedy Wielkanoc, było 118 osób, to było tak, że były tak powciskane osoby, że już jakby jedna osoba więcej już by się nie dało posadzić. I to była jakby maksymalna ilość, którą mogliśmy przyjąć. Więc czekała nas następna Wigilia, to był rok 2012 rok i wtedy zaczęliśmy się długo zastanawiać, co zrobić. I oczywiście znowu Pan Bóg dał jakiś fajny pomysł, wynajęliśmy w parku halę, taką nazywa się Hala Kapelusz. Wtedy już faktycznie wskoczyliśmy na wyższy poziom, daliśmy plakaty na miasto, bo wcześniej to było tak rozpowiadane. Daliśmy plakaty na miasto, daliśmy informacje w różnych mediach, że każdy, kto chce, może z takiej wigilii skorzystać, a też kto chce pomóc, stać się wolontariuszem, bo już wiedzieliśmy, że to zaczęło przerastać też nasze możliwości rodzinne. Kto chce nam pomóc, podawać jedzenie ze stołu, gotować i w ogóle całą logistykę przygotować, to zaprosiliśmy takich chętnych też na spotkanie wolontariuszy. No i ku naszemu zdziwieniu, osiągnęliśmy około 100 osób chętnych do pomocy. To była naprawdę armia fajnych ludzi. Zaczyn takiej naszej fundacji dzisiejszej, a na Wigilię przyszło ponad 600 osób. Więc to już było coś, tak? To już wiedzieliśmy, że... Zmieścili się wszyscy w kapeluszu? Tak, kapelusz potem maksymalnie doszliśmy do 1000 w następnych latach, bo tam kilka lat byliśmy, te wydarzenia robiliśmy. No taka miał granicę swoich możliwości, więc szliśmy dosłownie po tej właściwej granicy, nie? To też takie ciekawe, że ja nigdy nie wiem, ile ludzi przyjdzie na wydarzenie. No tak. I to przygotowanie się, już dzisiaj powiedzmy, że troszkę doświadczenie lat coś nam mówi, ale tak naprawdę początki były strasznie dramatyczne, tak? W tym sensie, że nie wie, człowiek nie wie, ile przygotować jedzenia, stołów. Właśnie o to, jak rozróżniasz ty, tak żeby też móc przekazać naszym oglądającym, jak rozróżniasz to, co pochodzi z logiki, z racjonalnego myślenia, a to, co pochodzi z twojej intuicji i z serca? Na to nie ma na to takiej recepty typowej, bo każdy musi jakby poznać głos Boga. Jeżeli jesteśmy w relacji z Nim głębokiej, to poznajemy Jego głos, poznajemy Jego emocje, poznajemy Jego właśnie zadowolenie lub niezadowolenie, chociaż niezadowolenie u Boga no nie jest takie jak po ludzku, bo Bóg się nas nie obraża. Jest smutny. My zbliżając się do Niego... Ty odczuwasz w sobie? Oczywiście, że tak. Jeżeli wiem, że zasmucam Go, czyli jestem jakby w miejscu, w którym nie powinienem być, którym przewidział dla mnie inne miejsce, przewidział dla mnie inny rozwój, a ja go spowolniłem, to wiem, że go zasmucam, bo jego myśli o mnie są wyższe. To trochę jak student w szkole, tak? Jak ulubiony profesor będzie kogoś prowadził, to jeżeli ten student po prostu ma potencjał, ale tego nie realizuje, to ten jego profesor no, jest smutny. On wie, że osiągnął dużo, dużo, dużo więcej, przygotował dla niego dużo więcej. Dał mu ogromny, pomógł mu ten talent wyszlifować, a Bóg dał nam te talenty, dał nam te możliwości, więc on, jak my tego nie robimy, no powiem szczerze, zasmucamy go, a nawet czasami potrafi kogoś innego powołać w to miejsce. To też jest bardzo ważne. Wiesz, teraz tak mi przychodzi potężna wiara, ogromne zaufanie w to, że nawet jeśli każe nam oddać wszystko, tak. To trzeba to zrobić. Tak, a ja mówię to dlatego, że w zeszłym roku zamknęliśmy firmę. Po 17 latach zamknęliśmy restaurację. I ona była tak mocno związana z nami, tak mocne emocje nas trzymały tam, że ja ją zamykałem przez 2-3 lata. W myślach gdzieś tam, ale nie potrafiłem. Ale położyłem, był taki moment, położyłem runo przed Bogiem, takie, żeby Bóg to pokazał, co On chce. I wskazał w sposób bezdyskusyjny, aby już tego nie otwierać. I oczywiście nam to pomogło w decyzji, ale i tak było to dla nas trudne. A dzisiaj, kiedy już to mija prawie rok, kiedy to zrobiliśmy, dzisiaj to wiemy, że nie było lepszej dla nas decyzji. A to wiemy dopiero teraz. Wcześniej myśleliśmy, że świat się skończy. Jak? Ta restauracja, która była tak z nami związana, wszyscy nas kojarzyli z tą restauracją, jest taka publiczna i wszystko, wszyscy wiedzą. Nie skończył się świat. Mało tego, powiem szczerze, nawet jest lepszy. Jest przyjemniejszy. No, to jest niesamowite. No dobra, no to co? Przestaliście się mieścić w kapeluszu.
Tak, tak. To i przeszliście gdzie? No wtedy przeszliśmy, to jeszcze był taki moment przejściowy. Najpierw zrobiliśmy wydarzenie jedno albo dwa w halach namiotowych. Okej. Okay. Stawialiśmy takie wielkie hale. Ale tu w parku, tak? Śląskim? Najpierw w parku, tak, mhm. tak. O, to też właśnie taki przykład zafiksowania, gdzie myślałem, że aha, jak przyniosłem to do restauracji, potem do hali parkowej, no to znaczy, że Wigilia ma być w parku. Czasami my się fiksujemy, czasami mhm. wchodzimy w taki tryb i myślimy sobie, że tak trzeba i koniec. Trzeba sobie zawsze zadać pytanie, a dlaczego tutaj musi być? I no tak. był moment, kiedy, nie wiem, ktoś mi tam zwrócił uwagę. No, czasami te zmiany są takie bardzo intensywne, że człowiek może się zagubić w tym, nie? No trzeba. Trzeba po prostu tej jednej rzeczy. Dokładnie. I fajne, że ktoś mi zadał chyba pytanie, albo już nie pamiętam, jak to się stało, ale zaczęliśmy myśleć, skoro robimy takie wydarzenie dla, nie tylko dla Katowic, dla Chorzowa, jakiegoś miasta konkretnego, tylko dla takiej jakby metropolii, bo tutaj na Śląsku wszystko jest wspólne, to powinniśmy robić to w centralnym mieście, w centralnym punkcie, czyli Spodek, ten hala MCK. Oczywiście było to dla nas jakieś wyzwanie, bo to koszty są tego ogromne, wynajęcie takiego obiektu, no ale Bóg dał odwagę, poszedłem do prezydenta, poprosiłem, dostałem. I od tej pory zaczęliśmy robić wydarzenia w tej hali MCK, gdzie możemy bardzo, bardzo w dobrych warunkach przyjąć ludzi. Jest to miejsce centralnie położone, ma świetną kuchnię, no cała logistyka, jak wiesz, bo uczestniczysz w tym jako wolontariuszka, jest to dla nas najlepsze miejsce z możliwych. W tym czasie też zaczęliśmy pomagać innym miastom. Zaczęli do nas jakby ludzie dzwonić, pisać z prośbami o pomoc w wystartowaniu takich projektów. W tej chwili mamy już Wigilię, Wielkanoce we Wrocławiu, w Łodzi, Radomiu, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowie, Kołobrzegu, Koszalinie, Olsztynie, w Warszawie nawet było jedno wydarzenie, ale tylko niestety raz, ale chcemy tam wrócić. Zaczęliśmy też pomagać Polonii. Zaczęliśmy robić wydarzenia za granicą. Na Białorusi, w Mińsku, na Ukrainie oczywiście, w Irlandii, w Gruzji, w Kanadzie, w dwóch miejscach, bo i w Toronto, i w Calgary. I nawet daleko, takie dwa miejsca bardzo dalekie, Brazylia i Australia, Adelaida. I tam też zaczęliśmy robić wydarzenia, zaczęliśmy wysyłać też tam wolontariuszy. Poprzez to wytworzyły się nowe relacje, nowe pomysły. W tej chwili mieliśmy niedawno zlot wolontariuszy, pierwszy taki zlot, gdzie mogliśmy się zjechać z Polski, ale też z Białorusi przyjechała jedna rodzina z Mińska i ludzie mogli się poznać między miastami. To już było takie fantastyczne dla mnie. A poza tym też mogliśmy powiedzieć, na czym stoi nasza fundacja. Gdzie jest fundament tej fundacji. Bo bardzo często ludzie nas mylą i nawet nasi wolontariusze potrafią tego nie zauważyć przez jakiś czas, że my nie zajmujemy się taką pomocą społeczną dla ludzi, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No tak. Są instytucje, są MOPS-y, są różne miasta, mają różne komórki, które są do tego służą. My tego nie możemy robić, nie będziemy z nimi konkurować, też nie jest nasz taki cel. My chcemy tak naprawdę przytulić ludzi potrzebujących w ich trudnych momencie życiowym. I to jest o tyle potrzebne i o tyle właściwe, że w zasadzie człowiekowi można bardzo łatwo byt finansowy poprawić, tak? Mamy te programy 500+ i inne rzeczy i one powodują, że gdzieś tam bieda znika. Możemy ludziom dać mieszkania, możemy... różne są programy. Ale to i tak nie zmienia ich życia. Oni, jeżeli ktoś naprawdę ich nie przytuli w tym trudnym momencie życia i nie... nawet nie chodzi, że wskaże coś niewłaściwego, tylko pokaże swoją postawą, że można zrobić inaczej. Że można inaczej funkcjonować, że nie trzeba właśnie w takim trybie narzekania, smutku, żalu do wszystkich żyć, tylko można spojrzeć na świat zupełnie inaczej. To zmienia życie tego człowieka. I to jest ta cała jakby idea wewnętrzna fundacji, chociaż my robimy Wigilię i Wielkanoce i zewnętrznie tak to wygląda, ale my tak naprawdę wchodzimy w relacje z ludźmi. Pokazujemy, słuchajcie, nie musicie dalej tak funkcjonować. Przykładem jesteśmy my. Ludzie, którzy to tworzą, fundację, nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy aniołami, ale inaczej patrzymy na życie. Inaczej patrzymy na trudności. Inaczej patrzymy na przyszłość. I przez to, no powiem szczerze, lepiej się żyje, tak? Bo jeżeli człowiek nie ma zaufania w sobie i nie musi martwić się o jutro, o pojutrze, o za rok, za 10 i tak dalej, to wiadomo, te stresy gdzieś tam schodzą z człowieka. Po drugie, bardzo ważne jest to, co ja zauważyłem w moim życiu przez lata, już tych lat trochę mam, że jeżeli my dowodzimy swoim życiem, swoim biznesami, swoimi kapitalami, SEBO Szkoły Morskiej, więc mam takie zawsze porównania,
to bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność. Mhm. I za siebie, i za ludzi. W momencie, gdy wierzymy w Pana Boga, my z tej odpowiedzialności schodzimy na drugie miejsce. Dalej jesteśmy dla ludzi liderami. Dalej dla nich jesteśmy kapitanami. Mhm. Ale my już nimi nie jesteśmy. Tak. My jesteśmy takie jakby wicekapitanami. Albo jesteśmy kadrze oficerskie, nazwijmy to. Jest kapitan właściwy. I on wie, gdzie płyniemy. On wie, co mamy zrobić w razie trudności. On ma wszystko to przygotowane. I moją rolą jest być z nim w relacji, w kontakcie właściwym, aby móc odebrać to, co trzeba i przekazać tym, którzy tego potrzebują. Mikołaj jako mąż i partner. Mm. No to chyba pytanie nie do mnie. Wiedziałam, że to powiesz. Pytanie do ciebie. Do mnie, ojej. Nie będę wołała Joli. No tak. Ja myślę, że dobrze. Z mojej perspektywy wszystko gra. Nie, oczywiście to żart. Jak w każdym małżeństwie są lepsze momenty, są gorsze momenty. Różnica chyba jest taka, że jeśli ktoś odda swoje życie Bogu, to mamy się do czego odwołać. To jest chyba jedyna różnica, bo tak samo się kłócimy jak wszyscy inni. I nie ma tutaj kompletnie taryfy ulgowej. Jeśli ktoś wierzy w Pana Boga, to nie znaczy, że od tej pory nosi żonę na rękach, a żona po prostu cały czas śpiewa i są cukierki i kwiatuszki. To tak nie wygląda. Prowadzimy normalny dom, mamy normalne dzieci, mamy na głowie masę rzeczy, ale jeżeli jest źle, to mamy do czego wrócić. Jest fundament. Czyli to chrześcijaństwo nie polega na tym, że my jesteśmy aniołami, ale wiemy, kto jest Bogiem i kto ma rację, a Bóg ma zawsze rację. Czyli wracamy do tego, co Bóg mówi do małżeństwa, co mówi do męża, co mówi do żony, co mówi do dzieci. I to jest nasz jedyny ratunek. Okej. Okay. Mhm. To Mikołaj jako tata odniesiesz się tak samo, nie? Nie. Tutaj jest troszkę łatwiej, bo oczywiście muszę rozdzielić się jako tata córki. I powiedzmy, że tutaj nie jestem orłem, aczkolwiek, bo moja córka ma teraz 16 lat, przepraszam, już teraz, będzie mieć za miesiąc. To jest młoda kobieta. Tak, i to jest ten moment, gdzie ja już nie jestem taki dla niej ważny. Okay. Ale kiedyś, kiedy była malutka, to była ze mną wszędzie i zawsze gdzieś na kładach za mną jeździła i takie robiła różne rzeczy, takie nie dziewczyńskie, bym to powiedział. A teraz jest trochę trudniej, ale ja to rozumiem. Tak, to jest ten moment, kiedy mama jest najbliżej i oczywiście cieszy mnie to, że ma właściwą relację z Jolą i to jest jakby dla mnie fajne i ja nie muszę w to wchodzić głęboko. Jestem zawsze, kiedy tylko będzie mnie potrzebować, kiedy jestem potrzebny jako tata, ale wiadomo, że nie jadę na zakupy, pociuchy i tak dalej, no to już jakoś tego nie. Ale z drugiej strony jako tata Kuby, no to przyznam szczerze, że to jest dla mnie euforia. To jest po prostu, my jesteśmy stworzeni dla siebie. Uwielbiamy wszelkiego rodzaju wariactwa. Też przyjął moją pasję motoryzacji, ma swój motocykl crossowy. Ekstra. Tak, także jeździmy, wariujemy, nie wiem, no robimy różne rzeczy. Naprawdę cały czas są to dziwne rzeczy. Cały czas to jest fajne, cały czas to jest po prostu ekscytujące. Uwielbiam patrzeć, jak on pokonuje swoje bariery, kiedy dorasta jako młody chłopak, gdzie tam przed chwilą nauczy się pływać, za chwilę już tam nurkować, za chwilę skakać na główkę, za chwilę tu jeździć na koniu. Tutaj takie, to są takie fajne rzeczy, fajne elementy. Właśnie kiedyś to też miałem z Zuzią, ale Zuzia już jakby umie sama, więc już tata nie jest potrzebny. A tutaj Jakubowi jestem cały czas potrzebny, bo ten motocykl jest świetny, ale on go nie umie odpalić. Tata jest potrzebny, żeby kopnąć motocykl, żeby zaczął silnik chodzić, więc cieszę się, że jestem potrzebny. No i to jest ekscytujące. Przyznam szczerze, że też jako tata wielokrotnie biorę moje dzieci na takie wyjazdy fundacyjne. Ja wielokrotnie jadę do jakiegoś miasta, gdzie zaczynamy jakiś projekt albo kontynuujemy, trzeba się pojawić. I to są takie wyskoki, typu tam dosłownie do Kobrzegu, do Olsztyna, czy gdzieś tam do jakiejś Łodzi na dzień, dwa. Okay. I bardzo, bardzo mnie cieszy, kiedyś Zuzia, a teraz Jakub, bardzo często ze mną jeżdżą. Jak to jest możliwość, jest taka możliwość i wtedy takie, no ktoś mi towarzyszy w tej podróży, to też wiadomo jest miło. A potem widzę, że wzrastają w kontakcie z w pierwszym momencie obcymi ludźmi. To jest też bardzo ważne, bo ja podświadomie wiem, że kiedyś ktoś po mnie musi to przejąć, ale w ogóle i też w ich życiu takim codziennym to jest bardzo istotne, żeby potrafili po prostu
być z innymi ludźmi. Czy poza fundacją, rodziną, żoną, dziećmi, masz jeszcze inne marzenia, które czujesz, że wychodzą z twojego serca, że chciałbyś je zrealizować i jakieś takie no, marzenia, może nie chciałabym tego nazwać cele, tak? Bo jak się nazywa coś celem, to Bóg od razu później to zmienia wszystko. Natomiast coś, co wypływa rzeczywiście z twojego serca, z misji twojej, tak, która niekoniecznie jest związana z fundacją, ale jednak jest do zrealizowania. Znaczy, przede wszystkim najważniejsza kwestia jest taka, że nawet jako małe dzieciak, gdzieś tam mieszkający w Kołobrzegu, pamiętam, że miałem takie momenty, pewnie wszystkie dzieciaki to mają, leżenia na łóżku i nie robienia niczego. I kiedy tak leżałem na łóżku, nie robiąc nic, najpierw się cieszyłem, że nic nie muszę robić, a potem przychodziła do mnie taka refleksja, tracę czas. Tracę czas. Jest jakiś określony czas, w którym będziemy żyć na ziemi, krótszy, dłuższy, różnie bywa, i albo coś zrobimy, albo nie. Kompletnie nie miałem pojęcia o Bogu jako dzieciak przecież, ale miałem takie poczucie misji, poczucie, i to nie chodzi o jakąś manię wyższości, tylko poczucie, że zostałem powołany do czegoś ważnego w życiu. A jak będę leżał na łóżku, to przejdzie obok mnie. Więc wtedy się też zawsze gdzieś tam czymś zajmowałem, zawsze miałem jakieś pasje motocyklowe, żeglarskie, bo to wychowałem się nad morzem. No i też społeczne, też lubiłem dużo fajnych rzeczy robić razem, czy dla ludzi. Pamiętam, wtedy była taka modna niewidzialna ręka, coś ludziom się pomagało, takie różne rzeczy miałem gdzieś tam w głowie. A dzisiaj fundacja. Fundacja to nie jest coś wąskiego. To jest coś nieograniczonego. Tu nie ma żadnych ograniczeń, kompletnie. Tu nie ma bariery żadnej. To, że robimy się Wigilię i Wielkanoce, to, że przed chwilą był zlot wolontariuszy, to, że za chwilę o tym nawet nie wiesz, a tutaj mogę powiedzieć publicznie, przed nami są takie rzeczy, które wam się w głowie nawet nie mieszczą. My w tej chwili stoimy na progu ogromnego rozwoju. I to nie chodzi o to, że zrobimy większe Wigilię czy większe Wielkanoce, bo w ogóle nigdy w to nie celowaliśmy, żeby było jasne. Dla mnie te rzeczy nie są miarą sukcesu. Miarą sukcesu są jakby zmiana życia człowieka, a nie ilość ludzi na wydarzeniu. Dla mnie bardzo ważnym momentem jest teraz to, co się teraz dzieje, że chcemy przeobrazić się w całoroczną, w codzienną relację z drugim człowiekiem. Planujemy, jestem wczoraj byłem na spotkaniu z firmą, taką stowarzyszeniem z Wiednia, które ma 7 punktów swoich w Wiedniu, sklepów społecznych, socjalnych dla ludzi, gdzie jest połowa ceny na produkty spożywcze. Potem też nawet na wiele innych produktów, bo niektóre rzeczy dostają z firm. Chcemy takie punkty w naszych wszystkich miastach pootwierać. Zależy mi bardzo na tym, aby nie tylko pomóc społecznie, socjalnie, finansowo tym osobom, aczkolwiek to będzie ważne dla ludzi, że mogą kupić coś, co dokładnie za połowę ceny jest w innym supermarkecie, znaczy dwa razy drożej jest w innym jakimś tam sklepie, a tutaj w tym socjalnym dostaną to za pół ceny. Ten sam produkt, oczywiście z krótszym terminem przydatności, ale ten sam produkt. Ale chcemy tam też spowodować miejsca, gdzie ludzie przyjdą, porozmawiają. Chcemy spowodować, żeby to były biura, żeby ludzie, którzy przyjdą, mogli wypić kawę, powiedzieć o swoim problemie życiowym, powiedzieć, co ich boli, czego nie rozumieją, co jest dla nich trudne. I czasami nawet nie damy odpowiedzi, ale nawet wysłuchanie osoby samotnej, osoby, która jest w problemie, już jest pomocą dla tej osoby. Jest już bardzo dużym krokiem w dobrą stronę, ale jeżeli będziemy mogli pomagać, jeżeli będziemy mogli zorganizować grupę psychologów, grupę terapeutów, grupę ludzi, którzy będą mogli w realny sposób pomóc tym ludziom wyjść z ich jakiej, nie wiem, klamry życiowej. A po drugie mamy też zaufanie od urzędów, od prezydentów miast. Wszyscy wiedzą to, co robimy, jest potrzebne dla ich mieszkańców. I nikt tego nie kwestionuje. I dzisiaj, kiedy chcemy wystąpić o nowe rzeczy, jutro jestem umówiony właśnie w urzędzie w Katowicach, to mamy, no nie powiem, że otworzone drzwi na oścież, ale są te miejsca, gdzie możemy się spotykać. Tak? Tam nie ma tej blokady typu nie, bo nie. Ponieważ oni wiedzą, że my i tak to zrobimy. Więc lepiej robić to, lepiej im być z nami, po naszej stronie, w tym sensie, że lepiej być w gronie ludzi, którzy pomagają, bo my zrobimy to sami, oczywiście pewnie trudniej, może trochę dłużej, ale zrobimy. I wtedy będzie wstyd. Lepiej zawsze jednak być, pomagać sobie wzajemnie, budować siebie w taki sposób, aby ta współpraca nasza
była też dobrym przykładem. Bo prawda jest taka, że nasza fundacja nigdy by nie mogła tak dobrze funkcjonować, gdyby nie dobre relacje. Czego chciałbyś sobie życzyć? Ha, takiego pytania się nie spodziewałem. Co można sobie życzyć? Mądrości Bożej. Mądrości Bożej. Jeżeli po prostu będę trzymał się tego, co Bóg chce, żeby dalej było, to jest najlepsze. Bo tak jak przed chwilą powiedziałem o tych pomysłach, tych sklepów, tych biur, tych rozmów z ludźmi, fajne, ale musi za tym stanąć Pan Bóg. Jak On stanie, to się stanie właśnie. To wtedy będzie to dobre. Bo czasami możemy coś zrobić i to wtedy nie jest dobre. Jak czytamy początek Biblii, to Bóg stwarzał świat, realizował pewne rzeczy i za każdym razem mówił, to jest dobre. I jeśli będzie to z Bogiem właśnie robione, to właśnie takie będzie. To przyniesie też takie owoce, bo owocem nie jest tylko i wyłącznie taka fizyczna pomoc drugiemu człowiekowi. Bo on tak jak kupi pomidory taniej, jutro musi znowuż kupić ziemniaki czy cebulę. I to mu nie wystarczy nawet. Ale jeśli pomożemy mu naprawdę spojrzeć na Boga, na ludzi, na świat inaczej, to te wszystkie pomidory też będą. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne do tego będzie dodane. I to jest chyba to, czego mogę sobie chcieć życzyć, żebym zawsze trzymał się Boga. Ja Tobie tego też życzę. Dzięki. Dzięki. Dzięki serdecznie za to spotkanie. Przygotowania do Wigilii już ruszają pełną parą. Teraz już, tak? Tak, w zależności od miasta, w październiku ruszymy już spotkania wolontariuszy. W tym roku zaczynamy tak troszkę huczniej, ponieważ w pierwszych dniach października są dni walki z głodem. Chcemy w kilku miastach zrobić taki event w postaci gotowania dużego gara na ogniu, żuru i rozdania tego po prostu mieszkańcom. Rozdajemy to za darmo, ale i chcemy przypomnieć poprzez to jedzenie dobre, mam nadzieję, że właśnie jest gdzieś głód na świecie, tak? Żeby ludzie o tym też pamiętali, że to nie znaczy, że ktoś ma, my nic, tam nie będziemy żadnych zbiórek pieniędzy, bo tego nie robimy, ale żeby ludzie pamiętali i zauważyli tego drugiego człowieka. Ja zawsze też powtarzam i to jest taka też idea fundacji, może mniej zewnętrzna, że i ona dziwnie zabrzmi bardzo, że tak naprawdę chciałbym, aby ludzie zauważali tego drugiego człowieka na co dzień i zapraszali go nie tylko w Wigilię, ale w Wigilię oczywiście to jest ważne i Wielkanoc, ale na co dzień. Wtedy nasza fundacja nie miałaby sensu działania. Także taki paradoks sytuacyjny, że dla nas marzeniem byłoby, żebyśmy nie mieli co robić. No tak. No bo jeśli wszyscy zauważą tego drugiego potrzebującego, samotnego, to takie twory jak fundacja nie miałyby żadnego sensu. Prawda. Byśmy się zajmowali zupełnie czymś innym. Nie wiem czym. No, jestem pewna, że coś by się znalazło. Tak, następny temat. Dobra, to już załatwione. To teraz damy im takie prawda. Coś. No, oby tak było. Okej, wszelkich informacji dotyczących Fundacji Wolne Miejsce Mikołaja możecie się dowiedzieć klikając na link w opisie właśnie do tego filmu, bo tam będą umieszczone bezpośrednie i do strony, tak, na Facebooku, na której na bieżąco są umieszczone wszelkie informacje dotyczące i miast, i spotkań, i nie tylko Śląska tutaj, ale też pozostałych miast. Nasz Facebook jest taki skomplikowany, bo samo nazwa Wolne Miejsce to jest ten właściwy główny, ale Wolne Miejsce, myślnik miasta typu Kołobrzeg, Łódź, Wrocław, one są też nasze, ale dotyczą już tylko miast. Tak. Więc takie główne informacje są zawsze na wolnym miejscu samym. Także jeśli chcecie dołączyć jako wolontariusze, jako darczyńcy, zapraszamy serdecznie do stosowania się do tych zaleceń, które Mikołaj właśnie powiedział. Można, a nawet trzeba. Tak jest.